wszystkich bardzo serdecznie w następnym filmiku z kolei z Tomb Raider z 2013 roku, czyli aktualnie idziemy w stronę... Zbudowano dla upamiętnienia jej kapłanek. Niewiarygodne. Tak, idziemy w stronę wieży radiowej, żeby nadać sygnał SOS, tak jak nam doradził sam Rod. Sprawdźmy, co jest w skrzynce. Super, dostaliśmy umiejętność na Steamie Mondrala. Bardzo fajnie. Co na mapie? Na mapie jest to bardzo ładnie pokazane. Szkoda, że nie można zoomować mapy. Dobra. Musimy się tam udać. Czyli musimy chyba wyjść w sumie z tej jaskini, gdzie poszliśmy. I się udać do punktu docelowego. No nie powiem, jak Indiana Jones skoczyła sobie. Lepszej, tak. Wiem. Ale nie chcę na razie umiejętności w ogóle. Surowców mam mało, a umiejętności zbieram na drugi poziom wygi. O, dzięki Lara. Zapomniałbym. Drugi poziom wygi, aby sobie zdobyć, już nie pamiętam co, ale w każdym bądź razie tam jest na drugim poziomie taka fajna umiejętność, która... Mapa zaktualizowana? O co im chodzi? A co to jest? O, wioska w górach, a my musimy tu przejść, tak? Do tej wioski. Tak ponoć. Wejdź na szczyt wodospadu. Dobra, dzięki. Na drugim poziomie jest właśnie coś ciekawego dla mnie. Oj, coś się z włosami stało. O, znowu. Ale śmieszny błąd. No trudno. Co ja na to poradzę? Błędy. Słyszałem, że w tej grze jest trochę błędów. No ale... O. Musimy tam iść, tak? No dobra. A my sobie przejdziemy tędy. O. Dobra. I tu jest ta ściana wspinaczkowa. Idziemy. Trochę na bok, Laro. Mhm. Tak. Ciekawe, co tam znajdziemy. Fajna muzyka się uruchomiła. A, czemu oni te drzewa przywiązywali tak? Może będziemy mogli jakąś tyrolkę zamontować, czy coś. Ja coś czuję, że my musimy tam skoczyć. Dlatego jest tutaj tak zrobione. No to robimy. Dobra, udało się. W odpowiednim momencie nacisnąłem E, chociaż nie wyczuwam tego do końca. Może... Wchodzimy do środka! No idźcie. Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu, więc można by się odprężyć. Każą nam za to przeszukiwać wraki. Jak myślisz, do czego jej używają? Czego? Wieży radiowej? No, przecież ciągle działa, nie? Pewnie tak. Nasi ludzie pilnują jej dzień i noc. Ojciec Matias nie pozwala, żeby ktokolwiek się z nim mierzył. Myślisz, że ma łączność ze światem? A niby dlaczego żaden rozwitek tutaj nie jest? Co masz na myśli? Matias dokładnie wie, kiedy będą tędy przepływać statki. Zawsze mamy mnóstwo czasu na przygotowanie. Czyli wyławia je jak ryby. Wykorzystuje wieżę, żeby je tu zbawić. A no właśnie. Tylko po co? Chyba próbuje znaleźć ją. Klucz. Ty naprawdę uwierzysz? Nie wiem. Lepiej o tym nie gadać. Po prostu się prześpi. Racja. Bardzo podobały mi się dialogi między nimi. Bałem się, że mnie wykryją. Ale dobra. Słyszałeś coś? Zobaczę, co się dzieje. Nie patrz. Potrzebuję wsparcia! O nie. O ja. Ale dos... Ja pierdzielę, co to było, proszę państwa. Dobra, jedziemy. Ale śmieszne to było. Nawet nie myślałem. No nie. Musimy znowu czekać, aby sobie poszli, ale myślę, że to szybciej zrobię. Wystarczy, że ten zniknie, to oni już nie będą zwracali uwagi. Trzeba to jakoś inaczej obmyślać. Jest ich trzech. Dobra. Jak myślisz, do czego jej używają? Wieży radiowej? Jedynka. Przecież ciągle działa, nie? Myślę, że od razu ich podpalę. Nasi ludzie pilnują jej. Słyszysz to? Pomocy! Jestem pod strzałem! Ten wyskoczy. Dobra, idę. Dobra. Nie, nie, nie. Nie, nie. Dobra, udało się. Udało się? Hehehe. Oczywiście. Tylko szkoda, że nam kolega spadł. Trochę głupio. A ten żyje? Dobra. 4 naboje. W sumie pistoletu nie używam, ale... O, można rozwalać. Super. Kura. Ej. Dobra. O, u góry pudełko. Weźmy sobie. Tak. Dziękuję. Coś tu mamy. Tam coś będzie. Więc może tam najpierw. Nie, nic nie ma. Tu za to mamy. Idziemy, Laro, idziemy. Skacz tu. Łap się, łap wysoko, tak. O. I złap się tego. Dobrze. I mamy pudełko. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Przepraszam, napiłem się troszkę kawy. A fajnie, że znaleźliśmy moździerz. Dosyć ciekawie wygląda. Obecnie używa się trochę innych moździerzy. Tak, używa się, w szczególności w pracach naukowych, do tak zwanego zmineralizowania, nie, zhomogenizowania, przepraszam, próbki. I używa się właśnie porcelanowych... O, ale najpierw chciałbym na dół przejść. Nie, 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 Laro, musimy na dół. Używa się... Można zejść na dół? O, shiftem się puszczamy, dobra. Używa się porcelanowych moździerzy z porcelanowym tłoczkiem na, przede wszystkim, dlatego że są bardzo trwałe. Dzięki czemu można sobie bardzo ładnie tak zwane zhomogenizować, czyli ujednolicić próbkę badawczą. Dzięki czemu można łatwiej ją zbadać. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę, ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. Nie rozumiem, czemu miałby tutaj... jakieś szerzyć niezadowolenie, skoro ciemnemu ludowi się podoba to, że wszystko prosperuje. Zawsze tak było. Jak prosperuje, to nikt nie wtrącał się w władzy do do kieszeni, że tak powiem. Bo w końcu wszystko... O! 355, to może bym znalazł jakieś ognisko. W końcu jak jest Prosperity, to po co ktoś miałby się wtrącać królowi do kieszeni, prawda? O, tak zawsze było. O, kurę wreszcie. Ja czyżbym już ją opatroszył? Dobra, to jedziemy teraz do góry. Oj, Lara, dziwnie skoczyłaś, ale wybaczam ci. Dobra, wchodzimy do góry. Prosimy tutaj. Oj, oj, oj. Lara. Lara, Lara. Tutaj. Hop, tutaj. O, do góry, tak. W sumie mógłbym skoczyć tu. Czy to jest ta sama droga? No, powiedzmy. Tylko że. Ja chciałbym się dostać do tego posążka. O, ej, no to było już niemiłe. Przecież powinna się złapać, prawda? Skacz do góry. No nie, w wodzie nie potrafi skakać. Ja wiem, że jest prąd w ogóle. Chodź tu, kuro, za karę. Tak, w życiu się liczy tylko punkty doświadczenia. Tak, to się właśnie liczy w dziczy. No. Skacz do góry. Skaczemy. Jak kangury. Czy stąd doskoczymy? Myślę, że tak. Oj, ale pochodnia. Jaki ze mnie muł. Ładnie. Nie, ty masz się puścić, Laro. Weźmy sobie jakąś tutaj. Gdzie jest jakaś pochodnia? Pochodnia. Nie mówcie, że aż tam. To bym musiał tam zejść, tak? Walić to. Nam się to teraz nie opłaca. Ja nie będę maksował gry w tym momencie. Tak jak już wcześniej mówiłem. No bo to... nie jest w tym momencie jakieś specjalne... Chyba, że mi się uda wejść tu, tym. Hop. Tu. No i się udało. No dobra. Miałem nie robić, a zrobiłem. Tak to właśnie jest. O, jak fajnie sama wskoczyła. Ciekawe, czy się złapie. Złapała się. To też jest dobre. Podpalaj. Laro. Jak to jakieś prezenty fajne. 400. Nice. Dobra, teraz musimy włączyć... A, nie potrzebujemy włączać. Hop. Łapiemy się. Ciekawe, co jest u góry. O, tam coś jest. Tylko że ja nie mam wpływu na to. Coś tam się błyszczy, nie? Shift. O nie, do góry, do góry. Do góry. Musimy tam skoczyć. Co to jest? Dawaj. No, daj. O, geo skrzynka. Super. Dobra, udało się. No, to wracamy do naszej zabawy. Do góry. Pięknie. Biegniemy, biegniemy i... Dobry, czekam. Hop. Coś się stało się? Biegniemy. O nie! Laro! Czyżbym za wcześnie skoczył? That's right. 3, 2, 1... I skacz, 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 skacz! Łap się! Dobra. Udało się. No nie powiem. Myślałem, że jakoś inaczej to rozwiążą, ale... Jesteś tam? Reyes, znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze. Spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Ale jaja. Tam widzicie, tam jest ta wieża. No myślałem, że inaczej to rozwiążą, ale nie było źle. Tak w skrócie telegraficznym, co miałem na myśli. A tutaj czy coś ma? My? Mamy. Przepaść. Proponuję złapać się tego. Hej, wstawaj, wstawaj! Mamy tu intruza! Proszę! Skąd się tutaj nie musicie tego robić! Nie. No dobra. Kurde. No nie, powinien dostać headshota. Ja nie umiem strzelać z tych wszystkich. Dobra, dostał. Bracia. Idziesz do piachu! Nie, nie idę. Bigo. Bigo. Weźmy coś tam. On żyje, ale beka. Dobranoc. Strzeliłem mu trochę inaczej, ale... Trochę mu się poumierało. No szkoda. Nie chciałem zabijać. Jestem tylko biedną panią archeolog. Po mutacji. A raczej po sterydach. Ognicho, o dzięki. Wow, ognicho. Dawaj. Poproszę teraz jakąś kosmetyczkę. Dużo. Potrzebujemy jakiegoś ognicha, nie? O, rozwaliła się. Jaka niedelikatna jestem. Halo? Ty też? A co to robi samochód? O, japoński. No w końcu jesteśmy na Wyspach Japońskich. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Jak? Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej! Kim jest ta mała lisiczka, co? Urocza, prawda? O, bardzo urocza. To Alicja. Alicja, tak? Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać władzy. Tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste panie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie Whitman. Jestem archeologiem, odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapią dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w Smoczym Trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. 2 punkty umiejętności. Fajny filmik był. Wyjaśnię parę rzeczy przed całym sztormem. Ciekawe czy... Nie, nadal nie można. To myślę, że już w ogóle nie będzie można. Teraz umocnimy sobie... Klikam. Nie. Daj mi to. Dobra, już się samo zrobiło, jak szybko. Dobra, zostało mi jeszcze troszkę, to może coś na broń. O, pistolet samopowtarzalny. Co to jest? Aha, nie mogę. Reduktor odrzutu. Dłuższy magazynek. A, dłuższy magazynek. A, co mi tam? Dobra, koniec z imprezowaniem. Jeszcze 3 punkty umiejętności potrzebujemy, aby cokolwiek zrobić fajnego. I sobie pójdziemy może... Trzeba będzie uważać. Stąd przyszliśmy. Nie. A, tak. Ciekawe, zawaliło się. Tu coś jest? Tak. A, to amunicja, której nie używam w sumie. Za dużo. Przejdźmy sobie... O, co to? Nie wiem, ale dostałem punkty. To się liczy. W takiej dziczy. Dobra, jedziemy dalej. Jaki fart. Proponuję... Nie będziemy zapalili pochodni. Zniszczy ten reflektor. Dobra. Popsuł się. Dobra, tam jeszcze jeden, ten gościu zasłania. Nie, to on jest tym. Headshot. Przejdźmy sobie. Zabity. O! Coraz lepiej idzie? Tam ktoś idzie. Co to tak dziwnie się porusza jak kosmita? O nie, strzelił. Czy to była raca? Chyba niebezpieczeństwo minęło, bo Lara już inaczej się zachowuje. Chociaż, czekaj. Dobra. Tego też zabijemy. Dobra. Jeszcze jacyś są. Patrzę, bo chciałbym tego zdjąć po cichu. I było po cichu. Cicho byłem przecież. Są tu jeszcze jacyś? Nie. Nie, ja nie widzę. Może pozbieramy sobie. O, to kałuża. Tu gdzieś leżał jakiś cwaniaczek przy beczce. Tutaj, nie? O, jest. No. O to chodzi. Tu coś będzie? Nie. Trzeba łazić w takie dziwne miejsca, żeby cokolwiek znaleźć. Aha. Dobra, dzięki za infogro. Gini. To nie brzmi ciekawie. Ja się cofnę. Postrzały. Max? No ładnie. A tu coś będzie? Wolałem najpierw jego zabić, zanim cokolwiek by wyskoczyło dziwnego. He. Dobra. Ale wiecie co? W tym momencie skończymy i do zobaczenia. Cześć, dzięki.